Dzień dobry wieczór, Polsko! Witam was bardzo serdecznie. Stwierdziłem, że dawno nie było żadnego vloga i muszę to koniecznie nadrobić. Jestem youtuberem i czuję się odpowiedzialny, aby od czasu do czasu odłożyć mikrofon i przemówić do was w taki bezpośredni, naturalny sposób. No tak, jestem youtuberem. Teraz to tak dziwnie brzmi, ponieważ zawsze powtarzałem, że jestem muzykiem. Ale teraz mogę stwierdzić, że jestem youtuberem muzykiem, bo ten YouTube jakby wypełnił mój świat. No i czym właściwie jest dla mnie YouTube? Bo to jest temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od tego, że na samym początku, gdy stwierdziłem, że chcę tworzyć muzykę i zacząłem to robić, dostałem jakby powołanie. Jakiś głos tu w sercu i tu w głowie powiedział do mnie, że mam robić muzykę dla ludzi i coś im przekazywać, coś starać się ich nauczyć. Zacząłem tworzyć muzykę, ponieważ jak wiecie, zaczęła postępować moja choroba oczu i coraz mniej zacząłem widzieć. Ja z natury jestem taki, dobrze mnie poznaliście już przez te 3 lata, że wiecie, że nie biorę sobie tego do serca, że wow, tracę wzrok. Jakby to daje mi więcej siły. Wszystkie rzeczy, które jakby w życiu starają mi się przeszkodzić w gonieniu moich marzeń, są siłą, która jeszcze bardziej mnie napędza i dodaje mi większej motywacji, dodaje mi skrzydeł, abym wzbił się jeszcze wyżej. Więc ta choroba nie stała się przeszkodą, wręcz odwrotnie, stała się jeszcze większą motywacją, abym tworzył dla was muzykę. I poprzez tą muzykę chcę przede wszystkim zintegrować was. Nazwaliśmy się razem armią, tak? Armią MC Sobieskiego i chcę, aby to społeczeństwo integrowało się, aby odłożyła gdzieś na bok złość, agresję, nienawiść, wszystkie te złe czynniki, które budują ten świat i które psują świat. I żebyśmy razem tworzyli coś dobrego, razem się wspierali i pomagali sobie nawzajem, tak? Świat zbudowany jest z wielu kolorów. Dla niektórych świat jest monochromatyczny. Widzą go tylko w czerni i w bieli. Dla nich to jest czarne, to jest białe. Niektórzy widzą tylko szarość. Mój świat wypełniają kolory, wiele kolorów, ale oprócz tego jest jakby jeszcze jeden dodatkowy czynnik, dodatkowy kolor. Jeśli ktoś czytał Terry'ego Pratchetta, to wie, o czym mówię. Jest to jakby kolor nazwany przez Terry'ego Octaryna, kolor magii. I tym kolorem jest na przykład moja muzyka. Może wam się to wydać dziwne i stwierdzicie, że coś brałem, ale tak wygląda mój świat. Widzę go w wielu kolorach i oprócz tego widzę kolor magii. Ten kolor magii pojawia się też w was, w waszych komentarzach. To, jak piszecie do mnie, to, że przełamujecie się, pokonujecie smutki, pokonujecie lęki dzięki tej muzyce. Bo ta muzyka właśnie świeci tym kolorem magii i wchodzi do waszych serc. To jest właśnie piękne. No i tak, no i czym właściwie jest dla mnie YouTube? Jest oknem na świat, jest daje mi wielką możliwość dążenia do mojego celu. Dążenia do tego, aby sprawić, aby świat za oknem stał się lepszy. Aby zintegrować wielu ludzi we wspólnym celu. YouTube to moja ogromna pasja. Pasja, która wypełniła moje życie. Pasja, bez której nie potrafiłbym już jakoś funkcjonować. Dała mi ogromną siłę i sprawiła, że stałem się lepszym człowiekiem. Naprawdę. Wiem, że jestem odpowiedzialny za no prawie 100 tysięcy ludzi, którzy gdzieś tam zasubskrybowali mój kanał i wiem, że to, co powiem, to, co nagram, dociera do nich i w jakiś sposób mogę ich kierować. YouTube to miejsce, dzięki któremu poznałem wielu wspaniałych ludzi. Mam na YouTubie wielu przyjaciół, których również znacie. Są to YouTuberzy, z którymi często współpracuję i są to wspaniali ludzie.
porozrzucani gdzieś po całej Polsce i tak naprawdę nigdy nie miałbym możliwości poznania ich. A dzięki właśnie temu portalowi mogłem ich spotkać, mogę z nimi współpracować, mogę z nimi rozmawiać, spotykać się. Jest to wspaniałe, naprawdę. YouTube to także mój pamiętnik. Tak, traktuję go jako pamiętnik, ponieważ gdy kiedyś odejdę na emeryturę, gdy mnie zabraknie, moja rodzina, moi fani będą mogli odświeżyć sobie archiwa mojej przeszłości i zobaczyć, jakim byłem człowiekiem, jak myślałem, jakie miałem ideały, wartości, jak starzałem się wraz z moim kanałem. YouTube to miejsce, w którym się uczę. Ciągle się uczę. Uczę się na przykład życia, uczę się ludzi, przede wszystkim ludzi, ponieważ dostaję masę wiadomości od moich fanów, którzy piszą mi o swoich problemach. Często dotyczą one błahych spraw, innym razem bardzo poważnych problemów dotyczących ich życia, ich zdrowia. I przez to ja uczę się radzić z ich problemami. Ponieważ jestem człowiekiem, który nie umie obojętnie przejść obok cierpienia drugiego człowieka i za każdym razem cierpienia ludzi przechodzą w jakiś sposób też na mnie. Ja tak samo je odczuwam i wtedy uczę się z nimi radzić i uczę ludzi, jak mają sobie z nimi radzić, jakby przeżywam z nimi właśnie te bolączki. Uczę się również tworzenia lepszej muzyki. Ponieważ mam z wami kontakt, ciągle piszecie do mnie, piszecie, co jest dobre, co jest złe, staram się to poprawiać. Czy kiedykolwiek myślałem o odejściu z YouTube'a? Nie. Nigdy o tym nie myślałem, ponieważ nie wyobrażam sobie życia bez YouTube'a. Nigdy nie przyszło mi to nawet przez myśl. Wiem, że są ludzie, którzy mają chwilę zwątpienia, którzy gdzieś tam tracą jakby sens tego, co robią i się poddają. Ja w takich momentach walczę z tym i tak jak powiedziałem, każdy przejaw słabości wyzwala we mnie jeszcze więcej siły i tak jest. Gdy nawet taka myśl by mi przyszła do głowy, że nie mam już pomysłów, nie mam siły, nie mam weny, to tym bardziej usiadłbym, trzasnąłbym sobie w twarz i powiedział: weź się człowieku, ogarnij, jesteś MC Sobieski i możesz wszystko. Jestem człowiekiem, który nigdy nie traci wiary. Już kiedyś powiedziałem, że dla mnie wiara jest jak lampka dla górnika. Gdy ta lampka się wypali, wtedy nasza droga znika. Dlatego staram się ładować baterię do tej lampki i dbać o to, aby nigdy się nie wyładowała. Ja na YouTube czuję się dobrze i chciałbym, abyście wy również czuli się dobrze na moim kanale. Staram się was zadowolić, robię wszystko, aby spełnić wasze oczekiwania. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że pojawia się coraz więcej komentarzy typu: Sobieski, kiedy nowe wyzwanie? Kiedy nowa strefa walki? A może jakiś let's play? Kiedy jakiś nowy Wiedźmin? Ja to rozumiem, ponieważ mój kanał stał się wielotematyczny, jest na nim wiele playlist. A stało się tak dlatego, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, gdy przychodzi moment jakiegoś zniechęcenia, znużenia, jakiś brak mobilizacji, ja się nie poddaję, tylko walczę z tym. Szukam drzwi do świata muzyki, aby znów czerpać z tego radość. Dlatego, gdy nagrywałem tylko i wyłącznie wyzwania i przyszedł moment, gdy trochę mi się to znudziło, szukałem odskoczni, aby znowu bawić się muzyką. No i tak powstały inne playlisty. Często mówi się, że YouTube daje możliwość wybicia się. Ale co to znaczy wybicia się? Po co mi to? Nie wiem, co? Zacznę od YouTube'a, a skończę tak jak Dawid Kwiatkowski, tak? Tak się chyba ten koleś nazywa. W Tańcu z Gwiazdami? No dajcie spokój. Ja dostaję wiele propozycji wystąpienia gdzieś w telewizji, w jakichś programach, dostaję wiele zaproszeń do radia, ale ja to odrzucam, bo po co mi to? Ja jestem tutaj, w swoim pokoju, czuję się z tym dobrze, to co mam do powiedzenia mówię i mam was.
mam widzów, którzy mnie szanują, mam widzów, którzy są ze mną, którzy mnie wspierają, którzy mnie słuchają, słuchają tego, co mówię, analizują to, wyciągają wnioski. Ja mam wszystko, mam tu moją muzykę i nic więcej mi nie potrzeba. Nie chcę występować w Tańcu z Gwiazdami i nie chcę być żadną gwiazdą, ciągle to powtarzam. Po to te okularki, po to ta czapka, bo nie chcę świecić moją mordą, moją twarzą, nie chcę być rozpoznawalny na ulicy. Po to ten kamuflaż. Przed chwilą wyładowała mi się kamera i w telewizji pewnie posypałyby się głowy. A tutaj mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, że zapomniałem jej naładować. W międzyczasie też przyszedł Tymonek ze spaceru. No i co, no będę kończył ten materiał. A przy okazji, febra mi wyszła. Jak to moja babcia mówi, zimno. Pewnie w telewizji pojawiłaby się jakaś długonoga pani Jola, która by mi to zapudrowała. A tutaj nie muszę tego robić, bo jestem tylko człowiekiem. Kto z was nie miał febry? I to jest przewaga YouTube'a nad telewizją. To, że mogę być po prostu sobą. Mogę być MC Sobieskim. Zwykłym chłopakiem z marzeniami, z pasją. Kocham YouTube, kocham was, dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną jeszcze przez długie lata. Papa, zrób Tymonek klap. Papa, klap. Jak pani widzi, jak to wtedy dzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy się.